Witam wszystkich, zapraszam do oglądania na nową serię na moim kanale i tym razem będzie to Silent Hill 2 Remake. Jest to gierka z mojego dzieciństwa, która została odświeżona. Jestem ciekaw. Bardzo lubię serię, tak naprawdę jedynka była moją ulubioną z części, ale dwójka też była niezła. No i jestem ciekaw, jak się udało odświeżyć tą grę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy. Może będzie nawet strasznie. O, chiński mamy. Dobra. Polskie litery. Jakość lub wydajność. No i tu jest właśnie pytanie. Zobaczmy na jakości. Na ogół biorę wydajność w grach, ale jestem ciekaw, jak tutaj wygląda w trybie jakości. Okej. Nowa gra. Poziom trudności walk weźmiemy wysoki. Poziom trudności zagadek zostawię chyba na standardowym. Nie no. Z kartonu od pizzy zrobiony. A, takie kiedyś było, można grać. No fajnie, lata 90. Okej. Zacznijmy wreszcie grę. Zobaczmy, jak wygląda. Aha, jeszcze nie. Ta muzyka, no to było coś pięknego w Silent Hillu właśnie. Muzyka, która buduje klimat. Tak się zastanawiam, czy Silent Hill 2 był na PlayStation 1, czy na 2, bo już nawet nie pamiętam tego. Wydaje mi się, że na 1, ale mogę się mylić. Okej, teraz już. In my restless dreams. O jest, ta muzyka, nie no. Silent Hill. Po prostu. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now.
in our special place, waiting for you. Świetna muzyka, naprawdę świetna. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. Dla naszej postaci została podstawiona, nowy aktor podstawił głos. I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she Silent be? Hill. This whole town was our special place. No ale przyjemny głos, trzeba przyznać. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Dobrze dopasowany. Okej. Nie no, nawet jak ziemia wygląda fajnie. No jest różnica. Tylko tak chodzi strasznie sztywno. Ale kiedyś chyba też tak było. Ja już nie pamiętam wszystkiego oczywiście. Okej. Nie mogę tutaj wejść? Mogę. Nie mam latarki. Napój leczniczy 0. To jest łazienka. Kurde. Gdzie jest wyjście? Trochę tu ciemno. O. Dobra. Można spojrzeć? Nie można. No co można? Tak naprawdę? Lookalike. Zobaczmy co za ciężarówką. Za furgonetką. Nic. I tu zupełnie nic. Okej. Lećmy niżej. Już mgła się zaczyna. No na razie trasa jest bardzo liniowa, jak widać. Ale tak było też w oryginale. Zaczyna się niewinnie. Jakby normalny dzień, jakby nic nie miało się wydarzyć. A tu co? O, coś możemy zrobić. A, to jest safe. Tak jak za starych czasów trzeba save'ować. Lećmy dalej. Jak ona się nazywała? Szary? Excuse me. I'm sorry.
Nie, nie, to ktoś inny w ogóle, ale dziwna ta postać, rzeczywiście. Wiem, że wielu osobom się nie spodobała ta postać. Wygląd jej. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. Oj tak. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah. You too. I co, idziemy dalej, tak? Nie, myślałem, że to ktoś inny, szczerze mówiąc. Ale ta dziewczyna była dziwna, szczerze mówiąc, jeszcze raz to powtórzę. To jej twarz taka jakaś... Nie wiem. Okej, czyli zmierzamy jedyną, następną drogą. Coś słyszę. O nie, nie, to jak nasza postać przebiega przez kałuże, to są takie dźwięki chlupania śmieszne. Zaraz. Nie, bo wydaje mi się, że coś słyszę. Aha. Kurde, spory kawałek musimy przebiec i cały czas jeszcze nic się nie dzieje. Tutaj mamy drogę, ale i tam mamy. I co, i tutaj nie otworzymy, dobra. No to jest tak, jak ona mówiła, jest jedna droga. I wokół nic ciekawego nawet się nie dzieje. Brak przedmiotów. Czyli musimy poszukać. Ale to już mi się podoba, jak właśnie budynki są fajnie otagowane. Kartka jakaś, co to? Przeczytaj. Załatwiam w mieście naprawę okna. Zapasowy klucz jest w szufladzie. Oj, proszę. Już wiemy. Hello. Anyone in here? O, jakieś gliczowanie się za oknem. Klucz.
paractwo. Zbieractwo. Użyjmy klucz. Śmieszy mnie ten dźwięk przebiegania po tym błocie. Trochę mi przypomina, jakby ktoś wyciskał coś bardziej, a nie wchodził w błoto. Oho, się robi mgliście. Muzyka też się zmienia. Co może być wyznacznikiem tego, że zaraz coś się wydarzy? Aczkolwiek to nie wiem, już prawie 20 minut. Na razie jest bardzo spokojnie. Te miasteczko można by uznać za całkiem wesołe. Oprócz tego, że nikogo tu nie ma. Ale nie, że jakieś straszne. Mapa? Tak. Oj, pierwsza trofka. Mapa wschodniej części Southvale. Przybliż. Happy Burger. Apartamenty South Street. Restauracja Gonzales. Okej. Mamy kilka fajnych miejscówek do zwiedzenia. Okej. Okay. Sklep ogrodniczy, ale coś słabo tutaj nad nim panuje, wszystko podnięte. A mogę odwiedzić? Mogę. Coś jest. Jakaś kartka. Pani Cassandro, jeden klient zamówił dziś bukiet czerwonych i białych kwiatów. Moje próby wytłumaczenia mu, że to przynosi pecha, nic nie dały. Nie mógł się zdecydować. Wydawał się trochę dziwny. Patrzył na mnie, jakby mnie przy nim nie było. Potem po prostu wyszedł, a na odchodne powiedział, że kwiaty odbierze później. Daję pani znać, bo do tego czasu może już nie być mnie na miejscu. Ale kto to napisał? Okej, zobaczmy, co jeszcze tutaj. Co to było? No wygląda jak krew. Albo ktoś, nie wiem, sok rozlał. Okej, możliwe, że tylko i wyłącznie tutaj byliśmy po tą notatkę. Tylko jedna rzecz. Czemu ja... Gdzie ja jestem na tej mapie? A, to jakaś inna mapa była. Aha. Kolejna mapa.
No dobra, my jesteśmy tutaj, ale tego nie ma na mapie zaznaczonego. Do restauracji Gonzalezów. Polećmy. No tutaj. Zamknięte. A od tyłu nie można wejść? Ależ. Skłodniałem, no. Coś przekąsił. Albo jakiś tasak użył do walki. Co to? Czemu on westnął? Aha, no tak, tutaj mamy zablokowane, teraz mamy szukać przejścia. No pamiętam, że gdzieś przez jakieś podwórko będzie te przejście. No dobra, to możemy się zawrócić, a nawet musimy. Ale jeszcze możemy tutaj zobaczyć, co jest na Lindsay Street. No właśnie, też jest ściana, dobra. Mamy zaznaczone? Mamy, dobra. No to mamy tylko jeden kierunek teraz. Kawiarnia zaraz będzie za rogiem. O właśnie. Aha. O. Jest pierwszy stwór. Potwór. Przydałby się jakaś rura. Albo kij z gwoździem. Wait. Czyli tam polazło, dobra. No właśnie mówię, że przez jakieś podwórko było trzeba przebiec. Taki odpowiednik pieska, on chce się bawić tak naprawdę, prowadzi nas, a później będzie chciał coś, żeby mu rzucić do portowania. Rozglądaj się za obiektami oznaczonymi białym materiałem, wskazują one miejsca, przez które możesz przejść i z którymi wejdziesz w interakcję. Aha. Dobra, jesteśmy w środku, jest safe. Strasznie pusto wszędzie. O, co to? Napój leczniczy.
Okej, lecimy dalej. Radio, no tak. Gdzie jest radio? Jest. Nasz wykrywacz. Ale lezie tam, lezie. Śmiesznie te potwory nie mają. O, właśnie. No to jadę. Stay back. Aha. Okej. Musiałem być pewien. Nie wiedziałem kiedy on. A można jeszcze? No co ciekawe, można. Okej. Is this what I saw in the fog? Whatever it is, it's not human. No muszę się przyzwyczaić do tych walk. Okej. To była szyba? Nie wyglądała tak. Bardzo czysta, jak na tak bardzo brudny dom. Czyżby do kościoła? Coś mi... Czy do szkoły? Czy to jest ta część ze szkoły? Okej, James jest w słabym stanie. Where are you, Mary? O, pamiętam, tędy będzie trzeba przebiec. Jak najszybciej tu będą przeciwnicy. Okej, muszę koniecznie znaleźć jakąś energię. A zaraz, a nie, nie ma. Thank you.
Ojej. No nie jest dobrze. Dlaczego tutaj nic nie ma? No tu była tylko ta notatka, ale nie, coś jest. Jest! No i użyjmy od razu. Okej. Jest lepiej. O kurde, o kurde. Ej. Dlaczego dwa? Lubi to. A tu następny wyraz. Okej. Chodź tutaj. Żygaj. I teraz ja. Raz, dwa, trzy i unik. Jedziesz. Trzy wystarczą? Niedawno przyszedł woźny. Był pijany i cały zapłakany. Przyniósł połowę płyty i krzyczał, że musi ją jakoś naprawić. Byłem gotów to zrobić, żeby tylko się zamknął, więc wstałem, by wyjąć klej z szafki. Ale wtedy facet przypomniał sobie, że ma ze sobą tylko jedną połowę i wybiegł na zewnątrz. Niewiele poradzę w sprawie tej płyty. Spróbuj popytać w Nellis. Gdy następnym razem tam będziesz, to może być jeden z ich albumów. Aha, czyli to będzie zadanie dla nas. Sklep z płytami. A co jeszcze w tym sklepie? O! Właśnie. Klej? A, klej do płyt, no dobra. Jakiś tam plakat. Więcej już chyba tutaj nie ma nic. Tą drugą półkę będziemy musieli znaleźć. A gdzie ten Nellis jest? Bar Nellis, okej. Okej. Czyli niedaleko. A co tutaj jest? O, proszę. Ojej, co to jest?
Kurde, zawsze to stresuje. Nie wiem, gdzie to jest. Jakieś pająki. Jak ja nienawidzę pająków. Trzymajmy się drugiej strony ulicy, może jeszcze tu do baru zejdziemy. Sklep z antykami, nic, tak? Obrzygał mi kurtkę chyba. No i tutaj, tak? Nie wiem, co we mnie wstąpiło, po prostu zacząłem w nią walić. Nie miałem wyboru, musiałem wyprowadzić go na zewnątrz. Uciekł, wrzeszcząc, że wszystko naprawi. Pozbierałem, co się dało, ale nadal nie mogę znaleźć jednego z przycisków. Połowa płyty wciąż tkwi w środku. Brakuje tej drugiej. No właśnie, pewnie ją zabrał. Jak się tak zastanowić, to pobiegł w stronę Grubiego. Aha, czyli dalej. Tak czy siak, może do niego zajrzyj. Sprawdź, czy nic mu nie jest. Mieszka przy Soul, koło apteki, mieszkanie 9. No dobra, tutaj dużo podpowiedzi dostaliśmy. Aha, czyli tutaj. Apartamenty Soul Street. A, trzeba klucz jakiś. Szafa grająca. I płyta, półka płyty. Dobra, sklejmy. Nie wiem, o co chodzi tutaj. Ale muszę coś tutaj zrobić. No to zaraz, tak.
O. Fajna zagadka. Muszę powiedzieć, że się podoba mi. Trochę żałuję, że nie wziąłem może tych trudniejszych. No, ale myślałem, że mogą być dla mnie za trudne. Aha, ale teraz jeszcze coś musimy, jakiś kod, tak? Brakuje jednego przycisku. Dwójka, ale nie mamy dwójki. Dwójka niebieska. To co my możemy teraz tutaj zrobić? A, jest i safe. No dobra, jako że odcinek już dosyć długo trwał, może ja sobie w tym momencie po prostu zakończę ten materiał. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.